numer 536, projekt zarządu, projekt komisji zebrasowania przestrzennego. Pan przewodniczący komisji, proszę uprzejmie. Dziękuję. Dotyczy to ponownej opinii dotyczącej ciężarów części działki numer 443 przez 11 przez 4 śródmieście przy ulicy Meissnera. Rada dzielnicy, znaczy komisja proponuje opinię, otrzymać opinię negatywną. To jest wniosek pana Chodurka, właściciela piekarni, która sąsiaduje z terenem przyszłego ruchu integracyjnego Meissnera Śliczne. Pan Chodurek stara się cały czas wydzierżawić tę część terenu, który teraz zajmuje nieprawnie pod parking i plac manewrowy. Chcę podpisać umowę dzierżawy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Natomiast Rada Dzielnicy wyraziła się już raz negatywnie na ten temat. Pan Chodurek dał się poznać niestety jako osoba, która nie ma dobrej woli współdziałania w tym temacie. Komisja, stąd komisja proponuje podtrzymać negatywną opinię, tym bardziej, że praktycznie mamy niemal komplet dokumentacji wykonawczej i w tym roku mamy zabezpieczone środki w tym roku. Zrealizujemy to zadanie i chcemy uniknąć jakichkolwiek perturbacji i kłopotu realizacji tego zadania. Bardzo proszę Radę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę żadnych głosów. Przystąpimy do procedowania, to jest za poparciem druku 536. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.